Nie bez powodu Wii nie cieszy się znikomym zainteresowaniem wśród chętnych sprawdzenia rewolucji w sterowaniu, jaką Nintendo zaserwowało graczom w czasach siódmej generacji konsol. Czerwony sprzęt korporacji z Kyoto zadebiutował w Kanadzie w grudniu 2012 roku. W cenie $99 klienci otrzymali konsolę okrojoną z wielu funkcji poprzedniczek. Wyleciał moduł Wi-Fi, slot na kartę SD, a z tyłu pozostał tylko jeden port USB. Napęd szczelinowy zastąpiono klapką, na wzór tego co znamy z pierwszego PlayStation czy GameCube'a i ma to oczywiście związek z cięciem kosztów produkcji. Racjonalnie lepszym wyborem jest zakup jednego z wcześniejszych modeli Wii. No i nic dziwnego, że konsola wyparowała ze świadomości graczy, pozostając dla wielu jedynie ciekawostką. O Wii Mini nie zapomnieli jednak moderzy, i to pomimo trudności w znalezieniu sposobu na zhakowanie konsolki. Dzięki Bluebomb Exploit możemy zainstalować The Homebrew Channel, będący furtką do świata Homebrew Wii, a to było tematem jednego z pierwszych filmów na kanale. Sprzęt pozbawiony slotu na kartę SD, przycisku reset oraz modułu Wi-Fi nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału, jaki drzemie w konsoli. Dzięki zestawom Wii Mini Wi-Fi oraz SDRST od naszego rodaka WebHDX-a, twórcy świetnego mod chipa do GameCube'a o nazwie PicoBoot, zmienimy ten stan rzeczy i przywrócimy wyżej wymienione funkcje w konsoli. Oba produkty możemy kupić w sklepiku Tindi i ja swoje zamówienie składałem ponad rok temu, co wiąże się z historią, dlaczego tak długo zwlekałem z publikacją tego materiału. Instalacja modułu Wi-Fi wymaga od nas przylutowania do płyty głównej kilku rezystorów, kondensatorów oraz złącza karty sieciowej. Pracę nad projektem rozpocząłem w październiku 2022 roku i o ile lutowanie kondensatorów i rezystorów jakoś poszło, tak totalnie poległem na instalacji konektora. Punkty polutowałem niedokładnie, prawdopodobnie zmostkowałem, a to było ogromnym błędem w sztuce. Kolejnym nieporozumieniem była instalacja oprogramowania pod działanie modułu Wi-Fi, ponieważ konsola z nowym firmwarem, bez wpiętej karty sieciowej, po prostu się nie uruchomi, dokładnie tak jak regularny model Wii. Następnie zdemontowałem złącze, podjąłem próbę kolejnego lutowania, co doprowadziło do jego dewastacji, a Wii zostało zbrikowane. Nie widząc szans na pozytywne zakończenie projektu, miałem odpuścić już temat na dobre i nigdy do tego już nie wracać. Przez ostatni rok nabrałem trochę doświadczenia w lutowaniu. Od jakiegoś czasu posiadam mikroskop, który na pewno ułatwi pracę. Wcześniej tak małe elementy lutowałem przy użyciu okularów powiększających, więc może warto podjąć jeszcze jedną próbę i dokończyć modyfikację. Na 90% byłem pewien, że dobre wlutowanie gniazda przywróciło Wii Mini do życia. Przy firmware raczej nic nie skopałem, a SDRST jest banalne w instalacji. Potrzebne mi było jednak nowe złącze karty sieciowej i za pośrednictwem DigiKey zamówiłem dwa konektory. Ten dodatkowy miałbym w zapasie w razie kolejnych problemów. Na chwilę wrócę jeszcze do pakietu SDRST. W zestawie znajdziemy płytkę QSB, slot na kartę microSD wraz z przyciskiem reset, taśmę flex do połączenia obu modułów, wydrukowany w 3D przycisk oraz prowadnicę na wiertła, ponieważ konieczne będzie zrobienie w obudowie dwóch niewielkich otworów dla nowych funkcji konsolki. Z całym tym zasobem wiedzy cofamy się do października 2022 roku i zabieramy się za rozkręcenie konsoli na części pierwsze. Na ekranie będę wyświetlać informacje, z którego roku pochodzi dany fragment materiału. Wii Mini ma bardzo prostą konstrukcję i rozbiórka sprzętu jest prosta i nie potrwa długo. Ściągamy napęd, wysuwamy plastikową osłonę i wykręcamy resztę śrubek. Płyta główna jest już poza obudową. Przed przystąpieniem do instalacji obu modyfikacji przemyję ją alkoholem izopropylowym. Pracę rozpocząłem od zebrania cyny z miejsc, do których będę lutować kondensatory, rezystory oraz złącze karty sieciowej. Co ciekawe, Nintendo projektując Wii Mini pozostawiło na płycie głównej wszystkie wyprowadzenia dla modułu Wi-Fi. Również metalowa osłona z radiatorem jest tak wyprofilowana, aby zmieścić kartę sieciową.
W miejscach, do których będziemy lutować kondensatory, należy zachować szczególną ostrożność, aby przypadkiem nie wyrwać któregoś z padów, co niestety może się zdarzyć. Niestety nie nagrałem samego lutowania rezystorów oraz kondensatorów. Ciężko jednocześnie nagrywać i lutować tak małe elementy przy użyciu okularów powiększających. Dlatego przechodzimy na pogląd z mikroskopu, jak wyszła u mnie instalacja. I tym sposobem przeskakujemy do 2023 roku, gdzie muszę posprzątać bałagan przy miejscu na kartę sieciową. Ponownie w ruch idzie topnik oraz plecionka. Po oczyszczeniu miejsca nakładam świeży topnik i pozycjonuję konektor. Pomału rozpoczynam lutowanie gniazda modułu Wi-Fi. Tu jeszcze zmieniłem grot na większy, ponieważ ten, którego używałem wcześniej, nie radził sobie w przypadku zmostkowanych miejsc. Teraz idzie zdecydowanie sprawniej. Wracam na drugą stronę, aby dokończyć lutowanie złącza.
No i gitara. Konektor karty sieciowej został przylutowany do płyty głównej. I zdradzę mały spoiler. Tym razem udało się to zrobić prawidłowo. Dzięki czemu po podłączeniu modułu Wi-Fi konsola nie będzie już brickiem. Zmywam pozostałości topnika i cofamy się do 2022 roku. Zabieramy się za przylutowanie płytki QSB od modułu SDRST. Tu sprawa jest prosta, ponieważ pola lutownicze są bardzo duże. Pracę rozpoczynam od ocynowania wszystkich niezbędnych punktów. Tutaj odsunąłem o jeden punkt za dużo, ale w niczym to nie będzie przeszkadzać. Pozycjonujemy płytkę i pomału jedziemy z tematem. Płytka QSB została przylutowana do płyty głównej Wii Mini. Zmywam topnik i teleportujemy się do 2023 roku. Jak już mam rozebraną konsolę, to wymienię termopady na nowe, o grubości 1,5 mm. Jak widać, oryginalny materiał jest już trochę zmęczony przez moje działania. I zaraz zabieramy się za przygotowanie otworów w górnej części obudowy pod slot na karty microSD oraz przycisk reset. Prowadnicę z trzema slotami zakładamy od strony otwarcia klapki. Małym wiertłem robimy trzy otwory. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Teraz zakładamy drugą prowadnicę. Robimy cztery mniejsze otwory i jeden duży na przycisk reset. Mając nawiercone wszystkie otwory, pozbywam się nożykiem precyzyjnym plastiku, który tam pozostał. Następnie szlifuję pilnikiem nierówności do uzyskania zadowalającego efektu. I tak wygląda u mnie efekt końcowy. Przycisk reset wchodzi do obudowy bez najmniejszych problemów. Przechodzimy na płytę główną konsoli i wpinamy do płytki QSB taśmę Flex dołączoną do zestawu. Zaginam Flexa w widoczny na ekranie sposób i podklejam go taśmą kaptonową. Zabieramy się za złożenie Wii Mini w całość. Na swoje miejsce wraca płyta główna konsoli. Do modułu Wi-Fi podłączyłem obie anteny. Następnie wpinam kartę sieciową do przylutowanego złącza.
Antenki przyklejam po obu stronach obudowy. W środku mamy dość sporo miejsca, aby je dobrze umiejscowić. Na oba układy nałożyłem nowe termopady. Możemy założyć osłonę z radiatorem i przekręcamy wszystkie śrubki. Zakładam plastikową osłonę i skręcam konsolę do kupy. Taśmę Flex wpinam do slotu na kartę microSD. Następnie zakładam go do górnej części obudowy. Pozostało nam przykręcić ostatnie 4 śrubki. Instalacja modułu Wi-Fi oraz SDR STWi Mini od strony hardware'owej została zakończona. Przechodzimy do komputera, aby przygotować wszystkie niezbędne pliki dla systemu operacyjnego konsolki. Z GitHuba pobieramy ostatnią wersję aplikacji Mod NAS Fix. Z GitHuba WebHDX-a pobieramy listę wszystkich niezbędnych modułów iOS, które przywrócą pełną funkcjonalność konsoli po hardware'owej instalacji modułów Wi-Fi oraz SDR ST. Klikamy w Download Zip. Należy pamiętać, że próba przeprowadzenia instalacji modułów iOS na fabrycznej konsoli lub z źle polutowanym modułem Wi-Fi zbrikuje konsolę. Na pulpicie mam pobrane wcześniej pliki. Uruchamiamy NAS Downloader. Zaznaczamy pak VAT. Klikamy w Scripts. Następnie wybieramy Load NAS Scripts. Wskazujemy na pobrany wcześniej plik. Aplikacja rozpoczęła pobieranie niezbędnych plików. Pobieranie zakończyło się sukcesem. Teraz wybieramy opcję Database, System, a następnie System Menu i w przypadku konsol z regionu PAL wskazujemy na widoczny na ekranie plik. Klikamy w Start NAS Download. Pobieranie pliku zakończyło się sukcesem. Ponownie wybieramy Database, System, a następnie EULA i wskazujemy na ostatnią wersję pliku dla konsol z regionu PAL. Wszystkie niezbędne pliki mam już na moim komputerze. Możemy zamknąć NAS Downloader. Do instalacji plików VAT niezbędna będzie aplikacja Wiimote Lite, dobrze znana posiadaczom konsol Wii. Do komputera wkładam pendrive'a sformatowanego jako FAT32, którego używam z moim Wii. Kopiuję na pena pobraną chwilę wcześniej aplikację. Następnie tworzę na pendrive'ie katalog o nazwie VAT. Otwieramy wskazany folder, następnie Titles. W wyszukiwarce wpisujemy gwiazdka, kropka oraz VAT. Otwieramy lokalizację pliku EULA i kopiujemy go na pendrive'a. To samo robimy z Wii System Menu. Przechodzimy do katalogu scripts i ponownie wpisujemy w wyszukiwarce gwiazdka.vat. Otwieramy lokalizację plików i kopiujemy je do folderu VAT na pendrive'ie.
Z tak przygotowanym penem przechodzimy do Wimini. Musicie wybaczyć mi marną jakość obrazu. Niestety OSSC nie wykrywa sygnału z konsolki i wideo musiałem zgrywać przy pomocy bardzo budżetowego grabera. Odpalamy Homebrew Channel, następnie Wiimote Lite. Wybieramy VAT Manager. Lokalizacja to oczywiście pamięć USB. Zaznaczamy wszystkie pliki znajdujące się na penie. Potwierdzamy instalację i czekamy na zakończenie całego procesu. Jeżeli wszystko poszło dobrze, czyli mamy zrobioną poprawną instalację hardware'ową oraz software'ową, to po resecie konsoli powinniśmy ujrzeć dobrze znane menu. Z tym, że w lewym dolnym rogu od teraz będzie wyświetlać się ikona karty SD. Szybki test połączenia sieciowego zakończył się sukcesem. Konsolka po konfiguracji oraz wpisaniu hasła bezproblemowo połączyła się z domowym routerem. Od teraz możemy korzystać ze wszystkich funkcji online dostępnych na Wii. Zainstalujemy kanały News, Forecast czy Nintendo Channel dzięki usłudze ReConnect24. Pogramy w multi po sieci dzięki serwisowi Wimify. Czy pobierzemy aplikację Homebrew poprzez Homebrew Browser. Dodanie przycisku Reset oraz slotu na kartę microSD pozwoliło mi wykonać kopię pamięci NAND Wii Mini, co wcześniej oczywiście nie było możliwe. Dodanie modułu Wi-Fi oraz SDRST do Wii Mini przywraca bardzo ważne funkcje, jakie Nintendo usunęło ze sprzętu na etapie jego projektowania. Modyfikacje te są jednak przeznaczone tylko i wyłącznie dla wąskiego grona odbiorców, ponieważ sprzęt cieszy się znikomym zainteresowaniem wśród graczy. W cenie moda spokojnie kupimy pierwszy model Wii, mający wszystkie wymienione wyżej cechy, no i sama instalacja karty sieciowej do najprostszych nie należy. Niemniej, jestem bardzo zadowolony z zakończenia projektu, który wydawać by się mogło, nie ma szans na pozytywne zakończenie. Bardzo podobał mi się proces instalacji hardware'owej SDRST. Slot na karty microSD jest fajnie ukryty pod klapką napędu. Dołączone prowadnice bardzo ułatwiają wywiercenie otworów. Jeżeli Nintendo zdecydowałoby się na implementację takiego rozwiązania, to mogłoby to tak właśnie wyglądać. Problemy przy instalacji złącza karty sieciowej nauczyły mnie jednego. Warto czasem odłożyć problematyczny temat na bok, wrócić do niego na spokojnie po jakimś czasie ze świeżą głową, aby na spokojnie, już bez emocji, rozwiązać napotkane przeciwności. I na dziś to tyle. W prawym górnym rogu znajdziesz odnośnik do filmu z instalacji zestawu AV HDMI w klasycznym modelu Wii RVL001, który również może Cię zainteresuje. Jeżeli materiał się podobał, motywująca łapka w górę oraz sub kanału, jak najbardziej mile widziany.